Dzień dobry. Jesteśmy w drodze do kolejnej naszej wycieczki. Jedziemy do Pszczyny na 2 dni. Z noclegiem. W tej chwili jesteśmy na lotnisku w Muchowcu. Korzystamy z gościnności samorządowców, bo tu się odbywa, czy będzie odbywała wielka impreza z okazji święta Katowic. Ale my po śniadaniu jedziemy do Pszczyny. W Pszczynie jest co zwiedzać. Będziemy tam prawie 2 dni. Przyjemna jazda teraz nas czeka. Prawie 4 godziny, może 3. Lasem, piękna. Pogoda się robi, słoneczko się pojawia, więc będzie bardzo miła atmosfera. I zapraszamy na kolejną relację już z Parku Pszczyńskiego. Do miłego zobaczenia. No to przyjechaliśmy do Pszczyny. Jesteśmy w centrum. Zamek właśnie mijaliśmy. Będziemy tam za chwilę. Teraz zmierzamy do zagrody żubrów. Jak pokazuje plakat. Jesteśmy po kolacji. Czy obiadu kolacji. Zjedliśmy żurek. Czekaliśmy na niego prawie godzinę. Ale myślę, że Następne chwile będą dużo milsze, więc idziemy do zagrody żubrów. W zagrodzie żubrów można również poznać inne zwierzęta, to jest muflony, jelenie, sarny, daniele. Na terenie zagrody znajduje się obiekt muzealno-edukacyjny, w którym można zobaczyć m.in. pięknie przygotowane ekspozycje prezentujące faunę i florę, a za niewielką kwotę dodatkowo zobaczyć trójwymiarowy film przedstawiający historię żubra w Pszczynie. Dzień dobry Państwu. Mamy niedzielny poranek, troszeczkę zachmurzone, ale mam nadzieję, że wyjdzie słoneczko, bo czeka nas prawie 70 km powrotnej drogi. Wczoraj byliśmy w zagrodzie u żubrów. Troszkę żeśmy pozwiedzali. Dzisiaj właśnie w tej chwili wybieramy się do kościoła. Po kościele jeszcze jakiś mały spacer. Odwiedzimy dom pomocy, dom opieki społecznej. Usiódł z Boremeuszek, a potem spakujemy się i wyjeżdżamy w stronę powrotną do domu. Tym razem już nie lasem, a bardziej asfaltowymi drogami przez Bieruń, Chełm, Mysłowice do Pieka. Więc dziękuję, zapraszam na następną wycieczkę. Idziemy na spotkanie z Panem Bogiem. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do skansenu wsi pszczyńskiej prezentującej kilkanaście zabytków architektury drewnianej z okolic Pszczyny. Większość zabytków pochodzi z XIX wieku. Dzień dobry, jesteśmy w drodze powrotnej do Piekar Śląskich, a jesteśmy w Jankowicach, w rezerwacie żubrów.
Właśnie tu się jeden przemieszczał. Wychodzi drugi. Wychodzi następny. No i jedziemy w stronę domu. Po zwiedzeniu tu jeszcze ktoś coś przekąsi, coś zje. I przemieszczamy się do piekar. Zbliżała się już godzina obiadowa i przejeżdżając przez Bieruń zawitaliśmy do karczmy Harynda, którą zresztą bardzo polecamy. Jak historia mówi, nazwa karczmy wywodzi się od nazwiska jednego z pierwszych karczmarzy na tym obszarze, a tuż obok na terenie karczmy niespodzianka dla gości. Powrót do piekar śląskich opóźnił się. Trzeba było wymienić dętkę w rowerze u Haliny. Rada. Dobrze jest mieć zapasowe dętki i kolegów mechaników na dłuższych trasach rowerowych. Wycieczka była zatem pełna wrażeń. Oczywiście nie wszystko pokazałem w filmie. Resztę zostawiłem wam, aby zachęcić was do odwiedzenia Pszczyny i okolic.